Proszę Państwa, wczoraj, czyli 17 października, Xbox, Microsoft pokazał coś, co się nazywa Xbox Partner Preview. Czyli Xbox pokazał swojego partnera. Jest to nie najgorszy pomysł pewnie. Trzeba prędzej czy później wyjść z szafy. Sucharek. I zaczniemy sobie go oglądać. I jest to polska wersja tutaj, na Xbox Polska. I zobaczymy, co też pokazali. Ja nie widziałem tych gier. Gdzieś tam mi przemknęły pewne okładki z YouTube'a, że są tam jakieś konkretne gry, ale mam nadzieję, że Państwo gotowi. I mam nadzieję, że wydarzyło się coś zacnego tutaj. Proszę mi nie spoilerować, ja nie wiem. Patrzcie, jak ustawiłem timer. 0000. Lecimy. To jest w 4K zrealizowane. Zapowiedzi partnerów Xboxa. O, w 4K jest tylko na angielskim kanale, u nas jest Full HD tylko po polsku. Czemu po polsku Full HD? Co to, nie mogą w 4K zrobić tego? Dziwne. Polaków zawsze ten Microsoft gorzej traktował. Niektóre gry w Game Passie nie mają polskiego języka. I keep coming back to this page. The author's clearly awake. It's like he's warning us. Mam jakiś problem z tym Alanem Wake'iem. Nie, pograłem 2 godziny i potem nie wciągnąłem się w tę historię niestety. Ja potrzebuję jednak trochę więcej gameplayu. This is agent Kieran Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. I wiem, że to się nie sprzedało za bardzo też. I became trapped. Stagnant. The pressure kept building. Looking for release. Słabo wyszła gra? Nie, ja myślę, że gra jest okej. Okay. A może, cholera wie, no nie przeszedłem jej, więc trudno mi ocenić. Wydawało mi się, że gra jest okej, tylko nie wpisała się w potrzeby graczy? Aha, że to stwierdzenie Alan Woke? Nie, ja myślę, że... Ja nie wiem, czy ta gra jest woke. Teraz wszystko jest woke, trzeba uważać, ale... Chyba ma duże znaczenie nie do końca to, jaka gra jest, tylko jak gracze ją postrzegają. Więc żeśmy się znaleźli w takiej sytuacji, że dzisiaj, jeżeli zobaczymy żeńską postać w grze, to wiele osób, trafnie albo nie, wychodzi z założenia, że to jest woke i nie ma co tego kupować. Myślę, że to jest taka... To jest też pewien problem, nie? No to jest ta overcorrecta, z którą mamy do czynienia. Że na pewno część gier takie było. Część gier była woke. Nie znaczy, że każda jest, nie? Ale myślę, że przeciętny gracz postrzega to w ten sposób już teraz. Ja też zresztą, ile ja lat sobie żartowałem. A znowu baba główną bohaterką, znowu. Ja to, wiecie, pół żartem, pół serio, ale jednak trochę tam gdzieś mi się odkładało w głowie. Wyczulony jestem na to, mimo tego, że próbuję być otwarty na... O, Bloober! Ledwo, kurde, wypuścili hita? Ciekawe, czy Silent Hill 2 przyniesie... Znaczy, czy się sprzeda dobrze, bo wiem, że tam... Spodziewałem się, że więcej będzie graczy na Steamie, ale... No, lepiej. O, ja cię... Jakby Bloober... No, tylko, że oni robią te horrory... Ale to jest science fiction horror, nie? Kurde, ja tak lubię Blooberów, ale oni totalnie robią gry nie dla mnie. Ja się boję na nich. Ale oni są też dziwni, nie? Kurde. Chciałbym poznać kiedyś człowieka, który odpowiada za tę historię. Rany, to trochę przypomina tą grę, która się odbywała na Księżycu. Na Europie, nie? To jest Księżyc Jowisza? Saturna. Przepraszam za to. Umknęła mi ta wiedza. Tak, mówiłem o Kalisto Protocol, tylko... Jowisza, księżyc Jowisza, prawda? Przepraszam za to. Saturn ma ten pierścień dookoła. Wybaczcie, normalnie bym pamiętał, ale jak robię coś na żywo, to głupieję troszkę. Wiecie, co mi się podobało w Bioshocku 2? To, że właśnie jesteś takim wielkim typem i te wszystkie horrorowe kreatury są dla ciebie mięsem armatnim. I że możesz niszczyć te wszystkie rzeczy, których się bałeś w pierwszej części. Ta gra będzie się dziać w Polsce?
bardzo dobrze, kurde. Kronos, The New Dawn. Fajny klimacik jest tego trailera. Podoba się mnie? O, oh, wow. Oh, shit. Ja cały czas tęsknię za Somą i za jakością historii opowiadaną w Somie. Jezu, jak oni zrobią takiego shootera horrorowego, jak a la Callisto Protocol, tylko zrobią lepiej. Och, panowie i panie z Bluebera. Ja wyściskam was. Tylko żeby nie było jumpscare'ów, okej? Okay? Popracujmy trochę klimatem. Nieźle się zapowiada. Podoba mi się. Przeczytaj artykuł na Golo o tej grze? Dobrze, dobrze. Dobrze, proszę państwa. To później sobie zrobimy to. Ale fajny, ciężki klimat. Kurde, Blueberry to jest naprawdę ekipa. To jest jakiś VR, czy co? Ale Microsoftowy VR po co? Jaki to ma sens? Dla kogo to by miało być? Dead Space 1 i 2 to były fajne gierki. Pewnie masz rację, ale dla mnie najlepszą grą z takiej kategorii trochę science fiction, trochę horror, trochę rozwałka to był Bioshock 2. Bioshock 2 mi się strasznie podobał. Granie tym wielkim tatuśkiem to było absolutne złoto. Co to jest? Blind Fire. Ciekawe, dziwnie to wyglądało. Tak trochę wyglądało, jakby było VR-owe. Find out how the project came to be exclusively on Xbox Wire. Vibe cyberpunkowy, ale tak trochę pozbawiony duszy. To wszystko takie się wydaje. Robotyczne. No, pachnie mi jakuzą jakąś to. O, zawsze dobre pytanie. Kim ja jestem? Każda dobra gra się zaczyna od tego, kim ja jestem. Albo co ja tu robię, co to za miejsce? Hej! Zrobili lepsze Skull and Bones? Co akurat nie jest trudne do zrobienia. A jak oceniam Bioshock 3? A było, to się nie nazywało czasem Infinity? No, fajne było. Dobrze się bawiłem, chociaż historia była bardzo zagmatwana. Czyli jednak nadchodzi ten Assassin's Creed Black Flag remake. Ciekawe, że to jest taka gra piracka oparta na realiach świata zachodniego, czyli takie klasyczne statki, nie wiem, hiszpańskie, portugalskie, bo oni też mieli w tym rejonie świata swoje piractwo, znaczy nie wiem, czy swoje piractwo bardziej, ale też mieli swoje statki, swoje bitwy morskie. No mnie też ta Yakuza mnie jakoś nie kręci nigdy, ale no... No ja to zawsze mam problem z tymi rzeczami. Straszne szaleństwo w tych w głowach tych azjatyckich twórców siedzi. Znaczy to jest specyficzny rodzaj szaleństwa, bo wszyscy twórcy gier są trochę szaleni, żeby wszystko było jasne i to w szaleni w taki przyjemny sposób. Natomiast azjatyckiego szaleństwa nie czaję. Like a dragon, Pirate Yakuza in Hawaii takes the series in a direction we never expected. Find out about its naval. Pierwsze Yakuzy były poważne i poszli w taki no. No, ani mnie ten humor nie bawi, ani ten klimat, ale to ja. Stare bajki Disneya, ta stylistyka starych bajek Disneya trochę mnie przerażała zawsze. A clue, a lead. What more could a mouse detective want? Kurde, ale fajne. Raczej ciężko by się było mi wczuć w taką grę, ale... Time to
play detective and connect the dots. Fajny jest klimat? Może tak. A to są płaskie obiekty, te postacie, do których strzelamy, czy one są trójwymiarowe? Widzę takie obrazki, to mi się wydaje, że to jest płaskie, ten może nie jest. Ale niewątpliwie ciekawy zamysł. Pewnie pogram w to. Myślę, że może być zabawny. Ten Kronos The New Dawn naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Polak robił to, tak? Ten prywatny detektyw? Mysza? No to fajnie, to... Kurde, to trzymam kciuki. Subnautica 2? Oj, dobrze się bawiłem w Subnautice. Do pewnego momentu. W pewnym momencie wszystko się zrobiło zbyt dużo tego wszystkiego było i zbyt... Nie wiedziałem, co dalej i tak mi się trochę... Co płynąłem pod wodę, to mnie jakiś kurde... potwór napadał. Strasznie mi się podobało w Subnautice odkrywanie tych obszarów, tych obcych, tam jakichś starych zabudowań czy coś. Napierniczę, przed czym spieprzają te ryby. Ale tam też były takie elementy horroru. No właśnie. W życiu nie miałem tylu dotacji, co na Subnautice. Bo tam pod komunikatami na ekranie były odgłosy z gry. Ja cały czas mi wszyscy płacili pieniądze, żebym ja się tylko przestraszył. Bardzo jest to nieuczciwy zabieg wobec widza. Więcej tego nie zrobiłem, ale... Krótko mówiąc, można mnie było przestraszyć za 5 zł. I tyle kasy, ile ludzie wydali na to, żeby mnie straszyć, to... Nie przesadzam, to też nie było aż tego dużo może. Może ze 200 zarobiłem. And I'm a whale is a game of many shadows. It's a game where every animal casts a shadow, and it's a game where you cast a shadow, and sometimes even the shadow of a shadow can cast a shadow. This game Donkey? At times you must step out of the shadows and reveal the secret which has been... Animal Well? To się nazywa? Because if these shadows are allowed to remain within the shadows, then who knows what kind of shady shadow stuff these shadows are gonna do next in the shadows. Nie grałem w to, bardzo dużo osób super chwaliło. What we must always remember is that without shadows... No, trochę jestem boomer. W sensie, nie, boomer to nie, boomer to by polubił to. Tak, jak sobie rozmawiam z Borysem na temat gier, to dochodzę do wniosku i parę razy o tym opowiedziałem, że ja już bardziej szukam, nie szukam gier, tylko szukam wirtualnych rzeczywistości. I jak widzę, że coś jest ewidentnie grą od początku do końca, to już mnie tak nie kręci bardzo. Tam nie mogę poudawać, że jestem tym bohaterem. Ale to nadal jestem graczem, nie? Come on. To się gościu nazywa Weissteiner. Twarde jest to imię i nazwisko, nie? Weissteiner. No za mobilka. Dead gamerem jestem? Być może. Nie mam nic przeciwko temu, żeby być przedstawicielem dead gamerów na polskim YouTubie. Ktoś musi, nie? My też mamy jakieś potrzeby i trochę nas jest. Jest takie piwo niemieckie? Wertsteiner? O, nie wiedziałem. Nie, nic mi tam poprzedni pokaz niewiele mi powiedział. A! Babą się gra. Od razu zauważyłem.
No, już muszę rozważnie o tych żartach myśleć w tej kategorii, bo te żarty stały się rzeczywistością, ni stąd, ni zowąd. Ale przynajmniej atrakcyjna, nie? Może to będzie taki case jak z tą ostatnio koreańską grą, gdzie się Ewą grało i Adamem trochę. Ale tak, chyba mogę sobie pozwolić na taką tezę, że wiele osób, zastanawiając się, czy zaangażować się w jakąś grę, czy nie, będzie patrzyło na to konkretnie. Jeżeli postać będzie kobieca, to ich zaangażowanie będzie mniejsze. A mówiłem o Stellar Blade, tak. Stellar Blade chyba było dosyć popularne. To wygląda jak Wayfinder? Faktycznie taki styl jest. Swoją drogą Wayfinder przestał być grą MMO, stał się grą kooperacyjną RPG. I ma dosyć dobre oceny na Steamie, muszę sięgnąć po to prędzej czy później. Ale nadal jest w Early Accessie, ale to przy okazji polecam Państwu sobie dodać Wayfindera na Steamie. I have seen the hunters awaken, steadfast heroes among them, and treacherous villains as well. I have seen the thrones brought low. Ładnie wygląda to. Kolejny klon Soulsów? No niektóre klony są udane, muszę powiedzieć, ale nie jestem pewny. Czy myślicie, że to... No tak właściwie o Wukongu też się mówi. Mówiło, a Wukong to bardziej takie pod God of War podchodzi. Ale skandynawska mitologia to zawsze jest mile widziana. Poza tym uważam, że grafika jest świetna w tej grze. W sensie mają swój styl. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Nie, to nie jest od twórców Warframe'a, to musi być coś innego. To jest gameplay, czy to jest trailer? W sensie, czy to jest cinematic? Super wygląda, jeżeli to byłby gameplay. But I have yet to see the ember that can rise against the dark. Mega wygląda. Mistfall Hunter. Okej. To jest jedna z takich gier, co bym sobie dodał na listę. Mistfall Hunter crosses Souls-like and extraction games to make for something brand new. Find out more. Mitologia nordycka się przejada? Nie jestem pewny. Nie bez powodu Assassin's Creed Valhalla sprzedało się tak dobrze. Ja myślę, że jeszcze jest dosyć długa droga, zanim nam się przeje mitologia nordycka. Ja to bym chętnie, wikingiem, to ja mógłbym być zawsze i wszędzie. Mam takie poczucie. A były takie czasy, że tam zombie się trochę przejadło jakiś czas temu. No teraz chyba Japonia też jest, ale to ciekawe, bo to wygląda na to, że Ubisoft swoim asasynem trochę trendy kreuje. Assassin's Creed Valhalla było pół dekady temu. No to jeżeli najbardziej popularna gra z tej kategorii mitologii nordyckiej miała... No God of War też był w tych rejonach, nie? Ostatnio przecież. Ale to nie ma aż tak dużo wielkich hitów, które by mitologię nordycką brały pod uwagę. Może są mniejsze gry, które... Tak sobie myślę, boaś, na rowerze będę jeździł. Fajne jest to? Nie wolicie na rowerze pojeździć sobie na prawdziwości? Poza tym baba znowu. Halo. A jak chciałbym być kolarzem męskim, to mam taką opcję? Soundtrack jest istotny tutaj. Dziękuję Frostu za dobra, dziękuję. What did you see? Okay, never mind, we're coming. Hello?
Najlepszy debiut 2020? What the... To jest horror z takiej kategorii, co ja nie lubię. To takie sztuczki. Klimatem podbite jest to, w jaki sposób gracz się zachowuje. Fazmofobia. Nie znam, nie moja bajka. Child, this island offers everything you may need in your precious life. Vast forests, roaring rivers, and mountains of rock and ice. You are old enough now to know that for every bit of goodness in this world, an opposing force exists. In the heat of the earth resides a darkness you cannot fathom. Demons as old as time, my child. Do not doubt. Ej, Keanu Reeves! Widziałem Keanu Reevesa! Can be tempted by the dark. You must only... Piesełka można pogłaskać, ziomeczek podobny do Keanu Reevesa? To już jest dwa plusy. No i chłopaczek, nie? Kurde, zawsze jak byłem mały, to chciałem być takim bohaterem. Można się bić, można na piesełku jeździć, można się wspinać. Brzmi jak dobry plan. Tak, Kena, ale z chłopaczkiem. Legend of Babu. A graliście w Kenę? Ja ciągle nie grałem tej Keny. Że zrzynka z Zeldy? Kurde. Dobra zrzynka z Zeldy to jest coś, na co liczę. Każdy powinien liczyć. Baboku? On się nazywa Baboku, tak. Okej. Until my mission is fulfilled, I will not rest until all traitors are silenced and our stolen kingdom return. Przypomniał mi się Saddam Hussein. Who dares to question my will? Aż tak załatwił przeciwników politycznych. Ty wychodzisz, poczekajcie na zewnątrz. Pamiętacie to słynne przemówienie Saddama Husseina w parlamencie z tym ichnim? Co my tu mamy? Nawet fajnie. Oczywiście baba. Żeby wszystko było jasne. To jest taki rodzaj żartu, że dwa lata temu jeszcze mogłeś być uznany za żartownisia, a dzisiaj już absolutnie jesteś seksistą i szowinistą. Ale będę się trzymał swojego żartu, bo to jest mój żart. Ja go uprawiałem, jak jeszcze to nie było modne. I zmiany kulturowe mi tego żartu nie odbiorą. Swoją drogą to chyba pierwszy klocuch wymyślił ten żart. Oglądając trailer z Battlefielda chyba 1. Nie zapomnę tego. Co ja sądzę o klocuchu? No powiem wam tylko, że czekajcie na Krosa. Nie powiem kiedy, nie powiem gdzie, ale powiem, że na pewno będzie. This place was always dangerous and weird. Nie, szok, nie? Mówię autentycznie serio. But now
We need a new approach. Extraction shooter? To się chyba popularny robi gatunek bardzo. Myślę, że to tak, to ma potencjał. Tylko pytanie, czy to jest... Ej, to trochę przypomina Deep Rock Galactic. Tylko pytanie, czy to jest PvP też? PvP-VE? Czy to jest tylko taki kooperacyjny zabijacz? Ja w ogóle uważam, że ten gatunek ma niesamowity potencjał. I Left 4 Dead bardzo dobrze ten potencjał wykorzystało, ale jeszcze nie tak, jakbym chciał. Tu jest dużo więcej fajnych rzeczy. Fajnie wygląda? Ja powiedziałbym, taka grafika jest taka... Firebreak. Te postacie są tak stylizowane w specyficzny sposób. No, może być nieźle. Learn how Remedy went about designing its first multiplayer game exclusively on Xbox Wire. Remedy fajne rzeczy robi. Przynajmniej ambitne. Zobaczymy. Helldivers 2 było lepsze? Wydaje mi się, że Starship Troopers może być niezłe multiplayerowo, bo to jest taka kooperacja, masowa kooperacja, że się broni tam przed atakami robali. Wydaje mi się, że Space Marine 2 ma potencjał kooperacyjny bardzo dobry, ale w tej chwili to, co jest dostępne kooperacyjnie, to jest ciągle mało. Zobaczymy, czy będą to rozwijać. Może będą, bo to się sprzedało nieźle. Hej, no Deep Rock Galactics. No już koniec. O, fajny był ten pokaz. Podobało mi się. Można było trochę pożartować, można było trochę pogadać serio o tych rzeczach. Ale tak, Deep Rock Galactic Państwu polecam. To jest ponoć jedno z fajniejszych community, jeżeli chodzi o gry online'owe w ogóle. Ciekawy jestem, czy to dlatego, że gracze są krasnoludami? Bo jak gracze... Wiadomo, że krasnolud to jest zawsze zacny charakter, więc to może mieć znaczenie. Nie, jak już jesteś krasnoludem, to musisz być szlachetny, bo inaczej nie ma wyjścia i może dlatego community jest tak dobrze zbudowane. Tak, spoko był ten pokaz. Też nie ma wielkich tutaj rzeczy, muszę powiedzieć Państwu. Ja też zrobię podsumowanie tego, bo mi tam Konrad przygotował listę, ale niewątpliwie ta gra Blueberów zwróciła największą uwagę. Szkoda, że to horror z jednej strony, no ale z drugiej strony cały czas, jeżeli ktoś może dowieść coś takiego jak Soma, to tylko Blueber. Więc cały czas czekam na taką grę, która byłaby w klimatach Somy. Czy słyszałem, że ma wyjść spadkobierca Disco Elysium? Tak, słyszałem. Właściwie to trudno to określić, bo z twórców Disco Elysium powstały trzy ekipy różne i jedna z tych ekip będzie robiła grę, która ma przypominać Disco Elysium, czyli jakby mają te dusze ze sobą zabrali ponoć tej firmy. No ale to zobaczymy. Disco Elysium może przejdzie do annałów gamingu właśnie przez to, że nie ma kontynuacji, że po wypuszczeniu tej gry to studio się tak posypało haniebnie na skutek działań korporacyjnych. A ja Disco Elysium cały czas nie przeszedłem. Pograłem trochę w wersji angielskiej, może przyjdzie taki moment. Disco Elysium ma to do siebie, że to jest chyba taka gra, która się nie starzeje. Silent Hill 2 sprzedało się w ponad milionie kopii. To dobrze, ja bym chciał, żeby się sprzedało w 5 milionach. No bo to Blueberry, to trzeba trzymać kciuki za swoich. W Disco Elysium tak, już jest polska lokalizacja. Można pograć w to po polsku. Po angielsku to było bardzo trudne, bo to trudny był język. I no ja się tam gubiłem trochę. W sensie to taki był trudny język. Po pierwsze, dużo jest takich skomplikowanych pojęć związane z id, z psychą w ogóle, określających nasze postacie. I no to nie jest język, który jest codziennością, ten angielski. Borys psioczył na trailer Silent Hill 2. Ja myślę, że wiesz, no... Trailer trzeba oceniać niezależnie od samej gry. Trailer nie był za dobry i wiele osób, patrząc na trailer Silent Hilla, no miało trochę negatywnych uwag. No, nie wyglądały dobrze te trailery. No dobra, tym niniejszym zatrzymuję tutaj opowieść o Microsoftie i dzisiaj jeszcze coś tam o grach pogadamy.